dociśniemy, to ma takie niebieskie światełko, tak? Jedną z zyskujących na popularności form oswajania dziecka ze stomatologiem są wizyty adaptacyjne. Z tej formy testowania dentysty od kilku lat z powodzeniem korzystają mali pacjenci Centrum Stomatologicznego Twój Uśmiech w Dzierżoniowie. Pierwszy kontakt dziecka z gabinetem dentystycznym powinien mieć charakter właśnie wizyty adaptacyjnej. Dziecko jest bardzo wyjątkowym i bardzo wymagającym pacjentem, stąd nasze podejście musi być zupełnie inne niż stosowane do dorosłych. Mały pacjent, który przychodzi do nas do gabinetu, z reguły jest tutaj pierwszy raz. Wszystko jest dla niego nowe, nieznane, a więc też wywołuje pewnego rodzaju niepokój i lęk. Dlatego naszym zadaniem jest wprowadzić go tutaj w świat gabinetu w taki sposób, aby wszystko było dla niego zrozumiałe i jasne. Brzęczenie dentystycznego wiertła to lot pszczółki, borowanie to łaskotanie ząbków, a fotel dentystyczny to winda. Takim nietypowym językiem porozumiewają się z dziećmi stomatolodzy z Centrum Twój Uśmiech. Dzięki tej metodzie dzieci nie odczuwają lęku i już od pierwszej wizyty mają jak najlepsze skojarzenie związane z higieną jamy ustnej. Bardzo ważne jest stworzenie takiej miłej, spokojnej atmosfery, unikanie stosowania określeń specjalistycznych, czy też określeń, które wywołują lęk czy ból, takich jak igła, strzykawka czy znieczulenie. Przecież dużo łatwiej jest zaprzyjaźnić się na przykład z pszczółką niż z turbiną, czy też zaakceptować słonika, a nie ssak. Zobacz, jaka fajna pszczółka. Zamknij buźkę, kochanie. I zobacz. Świeci się tutaj światełko, tak, pszczółce. I teraz ją delikatnie włączymy. I słyszysz, jak bzyczy? Tak? A teraz damy ząbko posłuchać. Dobra. I ząbki słuchają, jak bzyczy pszczółka. No ślicznie. A chcesz jeszcze tej drugiej posłuchać pszczółki? To zobaczmy tą drugą. Zobacz. Taka sama jest, tak? Też ma światełko, tylko ona jest głośniejsza. Tak? Jest głośniejsza troszkę? To podmuchamy tą głośniejszą? Podmuchamy, super! Podczas tych pierwszych wizyt w pracy z dziećmi stosujemy kilka metod, które mają na celu wyeliminować niepokój, strach u dziecka. Taką podstawową metodą, regułą, do której się stosujemy, jest metoda powiedz, pokaż, zrób. Czyli najpierw staramy się pokazać cały sprzęt dentystyczny, następnie demonstrujemy dziecko, w jaki sposób działa to, z czym może, czego może się spodziewać. Dopiero na samym końcu wykonujemy daną czynność, stopniowo zwiększając zaangażowanie dziecka w zabieg. Zobacz, co tutaj jest. Tu jest taki wiaterek delikatny. Łaskoczę troszkę. Łaskoczę. To teraz ząbki połaskoczemy. A oprzyj główkę, oprzyj. I zobacz. Dmuchamy na ząbki. Mają ząbki łaskotki? Mają troszkę? Ponad 90% dzieci w Polsce ma próchnicę, a leczy ją niecałe 15%. Problemy z uzębieniem zaczynają się już na etapie zębów mlecznych. Blisko 70% dzieci nie wie, jak dbać o higienę, a ponad 60% ma próchnicę zębów mlecznych. Zdaniem specjalistów problem ten można rozwiązać, udając się z dzieckiem na pierwszą wizytę, zanim skończy ono 3 lata i zanim rozboli je pierwszy ząb. Pierwsza wizyta, jaka w ogóle powinna mieć miejsce, to jest zaraz po tym, jak wyżną się zęby mleczne. Jest to wizyta nie tyle co dla dziecka, co właśnie jest taki instruktaż dla rodzica, jak ważne jest mycie tych ząbków, jak ważne jest stosowanie odpowiedniej pasty przeznaczonej dla danego wieku oraz szczoteczki. Niech minie w końcu ten mit, że zębów mlecznych się nie leczy, bo one wypadną. Ząbki mleczne należy leczyć i należy o nie dbać tak samo jak o zęby stałe, żeby później właśnie nie kończyło się to problemami z bólem, czy też problemami ze stresem w wieku późniejszym. Warto udać się do gabinetów przystosowanych do wizyt najmłodszych pacjentów, jak te w Centrum Stomatologicznym Twój Uśmiech w Dzierżoniowie. Jeśli dziecko już w wieku 3, 4, 5 lat pozna dentystę, z wiekiem nabierze pewności i nie będzie obawiało się nawet skomplikowanych zabiegów. Nie tylko wizyta adaptacyjna pomaga łagodzić stres związany z wizytą dziecka u dentysty, a tym samym oswajać je z leczeniem. Pomaga w tym także nowoczesny sprzęt stosowany przez dentystów. Coraz powszechniejsze staje się też podawanie gazu rozweselającego
odprężającego, czyli sedacji. Jest grupa dzieci, które nawet przy kilku adaptacjach niestety nie chce nadal współpracować. Dla takich dzieci mamy zabieg, który się nazywa sedacją. Jest to taki zabieg nieinwazyjny, zupełnie rozluźniający. Dziecko wtedy traci lęki. Jest to zabieg, w którym dziecko również cały czas współpracuje, cały czas z nami rozmawia, jest w kontakcie. Natomiast próg napięcia i tego zdenerwowania jest zdecydowanie obniżony i jest to właśnie dedykowane dzieciom, które bardziej boją się i nie mogą przezwyciężyć swojego strachu. U dzieci w zębach mlecznych oprócz typowych wypełnień w kolorze zęba stosuje się także wypełnienia kolorowe, na przykład różowe, zielone czy niebieskie. Mali pacjenci są dumni z takich ozdób i chętnie odwiedzają dentystę na kolejnych wizytach. Każdy mały pacjent otrzymuje też nagrodę po zakończeniu każdej wizyty. Nagroda na koniec jest bardzo ważna, bardzo motywująca. Niektóre dzieci przychodzą tak naprawdę nie leczyć zęby, tylko przychodzą właśnie odebrać kolejną nagrodę. Także jest to bardzo, bardzo dobry sposób, żeby zachęcić pacjenta do przyjścia na wizytę. Wielu małych, dzielnych pacjentów gabinetu stomatologicznego Twój Uśmiech po takiej wizycie adaptacyjnej bez obaw korzysta z usług stomatologów przez kolejne lata, także w późniejszym dorosłym życiu. Dziękuję bardzo.